kardynał Sarach w ostatniej publikacji bije na alarm. Niemożebne jest, żeby konklawe, które ma się odbyć, było najpierw spotykali się w jakimś przez trzy tygodnie miejscu, tak jak przed ostatnim, i tam dokonano wyboru papieża Franciszka, nie w Rzymie. Kardynał Sena Sarach mówi bardzo otwarcie: przestaliście wierzyć w Ducha Świętego. Nie wiem, czy nie rozumiecie, ale wam mówię precyzyjnie: nie możecie służyć Bogu i mamonie. Myślę więc jestem, cogito ergo sum, i weź los w swoje ręce. To są największe herezje współczesne. Jeśli bym miał możliwość dnia dokumentu papieskiego, to bym napisał te dwie rzeczy. Weź los w swoje ręce. To wróg jest już wewnątrz kościoła i sieje tak zamy. Koniec, kropka. I tutaj ja pamiętam, jak kilkanaście lat temu, gdy Polska wchodziła do Unii Europejskiej, to ci sami towarzysze w czerwonych beretach mówili, że Polacy mają misję ewangelizować zlaicyzowany Zachód i że oni nas tak potrzebują. No i wiele takich zacnych staruszek posłuchało, że my ich tam nawrócimy. Jak się okazało, a to tylko nawróceni zostali ci panowie w czerwonych beretach, bo oni zostali skutecznie skorumpowani przez Berlin i Brukselę za pośrednictwem polityków Platformy, tak jak to się stało tam w Policach, tak? Że tu biskup też ręczył za złodziei, że nie ucieknął i kraść dalej nie będą, i prokuratura tego, sąd tego w to uwierzył, Jest to haniebna sprawa, ponieważ widać, że działa w Polsce piąta kolumna, jest to kodziarskie sprzysiężenie biskupów i samorządowców Platformy, mające na celu zainstalować w Polsce taką dywersję. No i wydarzenia i z Wysp Brytyjskich, i teraz z Australii, i z Niemiec z ostatnich dni pokazują, że jak się organizują manifestacje takie antyuchodźcze, czy takie, które mówią, żeby był ład i porządek, przynajmniej żeby nikt tam nie za bardzo nie mordował, no to zaraz występują już zwarte takie grupy bojowników z drugiej strony i napierdzielają się z miejscowymi. Czyli w Polsce ci jeszcze, te czerwone berety, brakuje im grupy uderzeniowej, bo kodziarze to się okazali za krótcy. No i muszą sobie sprowadzić jakiś element dywersyjny z krajów trzeciego świata. Ja myślę, przy okazji KOD-u to dostaliśmy gazetkę kodziarską do skomentowania, ale to prawdziwa uczta. To pewnie jutro. Ja myślę, że tutaj ani słowo uchodźcy, ani tam, jakie on drugie? Imigranci. Nie jest właściwe. Jedynym właściwym słowem to są nachodźcy, czyli armia inwazyjna, która demograficznie ma zniszczyć nasz porządek narodowy, nasz porządek cywilizacyjny i wprowadzić swój. No to jest tylko tyle, a gadki o jakichś nachodźcach, tam, znaczy uchodźcach, migrantach i tak dalej, to jest tam jakaś taka semantyka, taka zabawa w słowa. To jest wojna, którą albo wygramy, albo to jest koniec państwa polskiego. To trzeba jasno powiedzieć. To już nie jest zabawa. Dzisiaj to już nie jest zabawa. Nie dlatego, żebyśmy tu byli jakimiś wróżkami czy czymś takim, ale wystarczy zaobserwować, co się stało na przykład ze Szwecją. Czy ta Szwecja dzisiaj to jest jeszcze ta Szwecja sprzed 20 lat, o której słyszeliśmy? Czy Francja dzisiejsza to jest ta Francja sprzed 20 lat? Anglia jest praktycznie na krawędzi, mówię o Wielkiej Brytanii, także
to już wiemy, że to się tak dzieje. To nie jest już zabawa. Nie mówię o Bałkanach, o tym, co stało się w Kosowie, bo ktoś powie, że tam to jakieś lokalne i tak dalej. Tu wysokie cywilizacje, państwa o najwyższym poziomie dobrobytu, socjalu, tam technologii, mówię o Szwecji i Francji, upadły w wyniku wojny z nachodźcami. Dokładnie, szwedzcy kibice, którzy przyjechali do Lublina na mistrzostwa Under 21 w piłce nożnej, dziwią się, że tu jest taki spokój, że mogą sobie po prostu na każdej ulicy wypić piwa w ogródku. No tak, to jest po prostu inny świat. Dokładnie, to jest inny świat. Nasi redakcyjni koledzy, którzy pojechali do Wiednia, musieli zostać poinstruowani przez klubowicza Idź Pod Prąd, którymi liniami metra można jeździć, a którymi nie można, którymi nie można, gdzie nie można wchodzić, gdzie tak, można to już Wiedeń jest podzielony. Którymi ulicami można chodzić, a którymi nie, dokładnie. Dziś ktoś się cieszył, mówił mi, że Polska wykonuje monstrancję. Będzie stał to na skalę z Księżyca. Nawet jest certyfikat NASA. Tylko jest problem, jak tam oni dolecieli. Kiedy ruski posądzali o korupcję, to ruski minister od razu powiedział Amerykanom, jak chcecie, to my wam pokażemy, jak byście zorganizowali mistrzostwa świata w piłce nożnej i jak byście się znaleźli na Księżycu. Zaraz się Amerykanie uspokoili, tak będą mistrzostwa świata w piłce w Moskwie. Miał nie być, rozumiecie? Rusek powiedział im, to my wam powiemy, jak żeście demokratycznie i bez łapówek zrobili u siebie zwycięstwa. Jakim cudem byliście na Księżycu? Uspokojnie się. I w Rosji będą mistrzostwa. Polska drużyna już jedna z pierwszych szuka miejsc. Bo my taki układ, taki dobry układ w tabeli, że bukmacherzy mówią, że Polska nawet jest szybciej będzie w grupie, wyjdzie z grupy niż Niemcy. Kiedy samolot trafił w dwie wieże w Nowym Jorku, tłumaczyli nam, że się budynek zawalił, bo taka temperatura. W Anglii się spalił blok w takiej samej klasie ostatnio. Wypaliło się wszystko. Nic się nie zawaliło. A sam się tylko palił za piętra, kapujecie góra. Leciało wszystko na dół. Każą nam przyjmować, że takie wyniki, takie badania, taki układ cholesterolu. Czy to jest, każą nam pełnić ich wolę. Przez wieki nasi ojcowie upadali przed Santissimum na kolana, a dziś wydają dekrety, diecezja sąsiednia diecezji krakowskiej, więc musicie znajdźcie sobie na mapie, z kim diecezja krakowska rządzi. Pokazuję wam granicę, pokazuję wam kierunek, w którym kierunku ta decyzja jest. Wygarają dziś klęczących na koniec i będą ich liczyć. Ostatnia faza wyrżnięcia ostatnich bohaterów. I mówią, że może być im posłuszny. A pisz mądrością ludzką naszą jest słowa niewoli Boga. Bóg chce, żeby upadł na kolana. Narodzi się w Betlejem, wszyscy pali na kolana, co przyszli. Tyle cudów eucharystycznych. Głupi osioł, a jak mądry, uklęknął przed Antoni Spadwy, kiedy do niego przyszedł Santissimum, by udowodnić gospodarzowi, który nie wierzył, że tam jest Bóg. Jeszcze zrobił eksperyment. Kazał przez 3 dni głodzić posła. I później w naczyniu położono przed Santissimum owiec. Kto jest rolnikiem, to wie. Jak moim koniom pokażę owiec, zabić cię chcą. Jak moim kozom dam owiec, to miski rozwalają. Te osioł uklękną, a te osły nam każą stawać przed Santissimum. Czym się różni dwunożny osioł od czteronożnego? Wiecie czym? Dziś wam nie powiem. Bo bym dostał strzała Pana Jezusa. Więc muszę się powstrzymać. Zrozum mądrością jest wypełnienie woli Bożej. Pismo Święte mówi,
przede mną zegnie się każde kolano, a nasi przywódcy mówią duchowi, że przede mną się wyprostuje każde kolano. Trzeba być schizofrenikiem, by usuwać tabernakula, dawać swoje trony. Rozumiem, do wszystkiego się przygotowali. Co za chłodząca pyla, co za ślepota, co jak Bóg jeszcze potrafi patrzeć.